Siemano, siemano. No mam marzenia. Słuchajcie, nie mam co nagrywać, ale za to mogę opowiedzieć wam o moich marzeniach. Patrzcie, jak tutaj się zieleni już. 15 stopni jest w Berlinie. No, a marzenia mam takie, żeby mieć tutaj motocykl, jakiś super moto. A czy to się spełni, to tego nie wiem. Ale chciałbym. Sprawdzałem ostatnio, jak to wygląda tutaj nagrywanie na YouTube'a. Nie ma jakichś tam przeciwwskazań. Można tylko, żeby tam przypadkowe tam osoby, twarze, jakieś tam dane zakrywać. Fajne bandy tutaj się tworzą takie na motocykl. Na motocyklach jeżdżam. Też bym chciał tak. To by coś było. Ale myślę, że nie wiem. Za około miesiąca powinno coś być tutaj i wtedy będzie można nagrywać filmiki. Straszny problem jest tutaj z parkowaniem. Chociaż na motocykl mam miejsce. O, tutaj już chłopaki powyciągali sprzęta. No i dwusuwami tu jeżdżą. Super mąciakami, takimi GS-ami. GS-ów tu najwięcej jest. No i po mieście też jeżdżą z ładami. A tutaj korki to takie, że normalnie szok. Mi się wyjechać jest z parkingu po 15 minutach. Tutaj już motocyklami zasuwają. Korek oczywiście się tworzy. Ale tutaj no przepuszczają, nie? Także to wszyscy jadą jak takie święte krowy. Równo. Ciągle tutaj są ograniczenia. Najczęściej to jest 30, bo Berlin cały w przebudowie jest. I motocykl to jest bardzo dobre rozwiązanie na dojazdy. No mam 15 km. Różnie pokonuję ten dystans samochodem. Czasami 45 minut, czasami 50, czasami godzinę. Godzina 15, różnie. O, tam Honda jedzie. Nie wiem, czy widzicie, czy nie. No i tu wszyscy, tu się nikt nie spieszy, tu wszyscy równo jadą. O, i teraz mamy światełka. Jedne, drugie, postoimy. Przykładowo macie, to jest taka no, boczna dzielnica Berlina. Wszyscy w sznurku jadą. Teraz to jeszcze tutaj to się jedzie, ale czasami bywa tak, że i tutaj jest zakorkowane. A ktoś zapyta, czy tutaj mi się podoba. Powiem wam, że jak mam zajęcie, to mi się tutaj podoba, ale tak, żeby tutaj spędzić jakoś wolny czas, to nie. Wszystkiego pełno. Ludzi pełno, wszędzie się czas traci, chociażby z parkowaniem, a z dojazdem to już tam nawet nic nie mówię. Potem będziemy przejeżdżać przez taki lasek, bo na taki skrót jadę. Oj, ten skrót to czasami to wychodzi tak, że zamiast skrót to jest po prostu dłużej. Ale tu się dopiero zaczyna. Tu się zaczyna dopiero korek. No i jak tutaj się coś odwali, czyli nie wiem, jakiś wypadeczek będzie drobny czy coś, to jak policja przyjedzie, to potrafi zablokować całą ulicę i tyle. No się nie przejmują.
No i przepisów no, trzeba przestrzegać. No. Rozmawiałem z kolegą wczoraj, on Hayabusą jeździ i mówię, słuchaj, a jakbym tak na Müllersdorfie, nie, na kole przeleciał. O, mówi, o, Janem, mówi, nie próbuj nawet. Także musimy sobie coś tutaj znaleźć bocznego. O, poczekajcie, odkorkowało się. I zielone nawet mam. No, to chyba już dawno tak nie było. Nie no, nie jest źle. Zobaczymy, jak w ten lasek tam się wjedzie. Nie no, motocyklem to tutaj fajnie. Omiki można wszystkie robić. Poboczem już niekoniecznie, tam lewą stroną. O, i tu mam zielone. Ale bomba. Bomba zorba. Udało się. No i tutaj to trzeba uważać na rowery. No, to jest ten lasek. I czasami można tu utknąć. Pamiętam pierwszy dzień to tutaj normalnie, nie wiem, z pół godziny robiliśmy, a to nie wiem, jest 1,5 kilometra. No czasami w Berlinie 1,5 kilometra to jest pół godziny, czasem 40 minut. No już tutaj teraz sobie stoimy. I patrzymy, podziwiamy, jakie samochody jadą z naprzeciwka. A miasto jako Berlin, no to jest po prostu tak, powietrze zanieczyszczone tutaj jest. Ciągle komunikaty dostaję, że nie da się tu żyć. No ale są tacy, co kochają to miasto. A czy ja jak mam zajęcie, to, to jest super. O, za mną nic nie stoi, czyli miałem szczęście, że na zielonych przyjechałem. O, i ruszamy. I ruszamy, i tak sobie pomału. Można sobie tu pauzy robić. No i no, mam marzenie takie, żeby tutaj mieć motocykl. I czekam właśnie, czekam. Oj, kolejny motocyklista. Siema, no. Siema. Nie mówią siema. No można powiedzieć, jeszcze jest trochę tutaj za zimno tak z rana, nie? Tam w ciągu dnia to już tak koło południa, 11, to już się robi tu ciepło, jest około 15 stopni, dzisiaj, jutro ma być około 16 nawet. A, takie 15-16 stopni plus słońce, no dzisiaj to trochę pochmurno jest. Ale nie mogę się doczekać pierwszej jazdy i pierwszego vloga właśnie z nowego motocykla, bo nowy motocykl będzie. No chyba, że coś nie wyjdzie, to wtedy używka. Może to zaskoczenie będzie na kanale? Jaki to motocykl? Nie wiem. Nie wiem, czy się coś domyślacie, co to może być? Co ja tutaj mogę mieć? No na pewno coś z supermoto. Ale coś takiego też, żebym mógł w teren, to chociaż nie wiem, czy tu wolno jeździć po lesie, chyba nie wolno. Jak to nawet grzybów nie można zbierać. No i co, no cały czas uczę się niemieckiego, to muszę wam też powiedzieć. Nie wiem dlaczego, no lubię się uczyć niemieckiego. No tym bardziej, że tu się przydaje, no raczej. Ale narodowości to tutaj jest. Multikulti total. A chyba nie ma takiego miasta na świecie z taką różnorodnością. Różnorodnością, otwartością. No raczej wszyscy są życzliwi, nawet muszę wam powiedzieć, że ostatnio a w sumie no, w jednym miejscu praktycznie, no, na jednej gdzieś tam ulicy
nie wiem, czy grupki jakiejś, no nie wiem co to za narodowość była, ale było ich więcej, tam z 3-4. No nie wiem, ale tak jakoś dziwnie zaczęli mówić coś tam, no niby się śmiać, niby to, niby tamto, niby tam cześć, niby to, ale nie wiem o co im tam do końca chodziło. Ale raczej to chyba, nie wiem, albo Albańczycy, albo może i Turcy, nie wiem. Nie wiem, ciężko tutaj mi jest rozpoznać, kto jest kto. Ale cały czas jedziemy. Jedziemy te 1,5 kilometra. Jak tutaj stąd się wyjedzie, to już jest potem, już jest prosto. Chociaż nie, jeszcze jest jedna tam ograniczenie na, nie wiem, 2-3 kilometrach. Na 30, bo tam są szkoły. No i samochody stoją po jednej stronie i cały czas omika. Teraz w tą stronę to będę miał z pierwszeństwem, a w tamtą z kolei mam, że muszę ciągle się wbijać między samochody, żeby ci z naprzeciwka mogli się wbić. O, i skuterek. No i tu są dwa przejazdy kolejowe. I stobiec, i potrafi to blokować tutaj. A jak mi się tu jeździ? Dobrze, dobrze mi się tu jeździ po Berlinie. No mówię, tutaj każdy jeden drugiego przepuści. No dzisiaj trochę miałem pecha, bo musiałem trochę aut przepuścić. Już tutaj, no prawie 15 minut stoję. Przyjechałem raptem od tamtego momentu, nie wiem, z 10 metrów. Muszę dostać się na tamten most i skręcić w lewo, ale tu cały czas jakieś pociągi, jakieś coś. Chyba tam nie jedzie kolejny pociąg, tak, dlatego tutaj będziemy stali. A jakie wymagania ja mam od motocykla? O, właśnie. Wymagania od motocykla to mam takie, żeby chociaż miał te 40 konia, prosta kierownica, nowy, żebym tutaj po mechanikach nie musiał biegać. Może być brzydki. No na pewno nie będę tu kombinował z ekranami, z jakimiś tam taki zwykły golas. Żeby nie miał shiftera. Albo żeby można było go wyłączyć. Bo chodzi mi o to, żeby po prostu w czasie jazdy na kole zmieniać dobrze biegi. No i co jeszcze? Siedzisko, żeby było dobrze wyprofilowane, żeby przy jeździe na kolenie ten. No najlepiej, żeby było ściągnięty, przerobiony stelaż na tablicę rejestracyjną. To takie po prostu pierdołki. No, żeby na luzie takie tam 140 na godzinę, żeby można było nim jechać. Bez zmęczenia go po prostu. Beton wyciągłem ile tam? 150 ponad. No ale to już jest zmęczenie motocykla. O, przyjechał tu skuter właśnie. Ale nie, no nie, no kurde, nie, bo dzisiaj to się spóźnia. Skuter, drugi skuter. Ci mają dobrze, ci zdążą, ja nie zdążę dzisiaj. Nie ma takiej opcji. Zostało mi raptem 20 minut i nie ma szans. 10 po będę. Tak nic. A jeszcze nie ruszyłam. Nie no, dzisiaj to tu jest słabo. Dopiero jak się tu zakorkuje, ci będą mogli jechać. No a tu jest taki lasek. No i tu by można było trochę pojeździć.
także dzisiaj będzie słabo. O, i skuterek. Dzień. Wam, że 25 minut tutaj stoję. Musi to być motocykl po prostu. Szok po prostu. Ja już będę kończył, bo już trochę, kurczę, powiem wam, nerwowy jestem, bo to no długo tutaj trwa. O, teraz neutral mi się włączył. Nie, parking. O, Janie, co tu się dzieje? Trzeba być czujnym, żeby tutaj wjechać w swoją drogę. Tu kiedyś bym je skasował z tamtej strony. O jadę. By mogli puścić. O jadę. Czyli po niemiecku Verspätung. Będę spóźniony. Się spóźnię. A jeszcze parę kilometrów mam. I tu teraz moje 5 minut. Jestem. A no tak, przede mną będzie nowe wyzwanie, nowy motocykl i trzeba go opanować w jeździe na kole, nie? Perfekcyjnej, takiej jak na becie. A czy to mi się uda, to tego to nie wiem. Taki motocykl, o którym marzyłem, jeździłem nim już kiedyś. Ale miał po prostu tyle tych blokad, że no wszedł żwawo na koło, to prawda. Ale po prostu te systemy się załączały i nie mogłem tego trenować tym motocyklem. Próbowali to odblokować, ale stwierdzili, że po prostu no, to jest testowy motocykl i tam się nie da tego zrobić, że po prostu już fabrycznie tak zrobili, że nie można tego ominąć. Wszystkim przekazywali na testy i po prostu nie chcieli, żeby był moto zajechany. No i tutaj wjechałem na uliczkę, na 30 i tu znowu będę stał. Nie no, może będę jechał, ale bardzo wolno. Tam widzę, coś robią na ulicy, także będzie trzeba omiki robić. A generalnie robię 15 km, ale te 15 km, mówię, czasami wchodzi w godzinę dobrą albo i więcej. Czasami się uda. A czasami nie. Oj, kolejny motocykl sobie przejechał. On na pewno zdąży. Nara, hejos, trzymajcie kciuki, żeby mi się udało załatwić tutaj motocykl. Hejos. Hej, jadę. O, losie. Zostało mi 14 minut. To wszystko wolno się dzieje. Nic się nie dzieje, nic szybko. To trzymajcie się, nara, hejos.